rozczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Drużyna. W mieście jak się zabójca grasuje. Nie straszny, co? Kochaj się! Jakiś kłopot? Będę miał na ciebie bacza niebia, bo pomoc. Czarowniki. Mutanty, bluźnierce, koboldy. Dajcie żyć. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Witaj, Ejpcharze. Witaj. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Bywaj.
otwierać. Pokaż mi swoje towary. Żegnaj. Zoltan? No? Wiem, gdzie jest ci. No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią. Ja pojadę. Dla ciebie mam inne zadanie. Chcę, żebyś wyruszył do Kermory. Tam przywiozę Ciri. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku dzikiego gonu i twój topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Dzięki. Widzimy się na miejscu. Vesemir, Eskel i Lambert już tam są. Niech was wszystkich porwie dziki gon. Zachowuj się, Wiedźminie. Nie ludź to ma te inklinacje, by zostać rozbójnikiem. Każdy nie ludź. To chroć set! Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Miałem wątpliwości, czy się do ciebie zwrócić. Ale co tam? Potrzebuję pomocy. Ty potrzebujesz mojej pomocy? A to ciekawe. Mów. Wiem, że niedługo dziki gon zaatakuje Kermorę. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Dziki gon? No, nie mów mi, że wierzysz w te brednie. To nie brednie. Przekonałem się o tym dość boleśnie na własnej skórze. Wybacz, ale mam teraz własne problemy. Ciągle nie odzyskałem mojej zguby, a twoja pomoc zdała się psu na budę. Nie jestem ci nic winien. Jest Geralt z Rivi, zwany Białym Wilkiem? Rzeźnik z Blaviken? Wystarczy Geralt z Rivi. O co chodzi? Kilka lat temu taki jeden zapłacił mi, żebym przechował dla ciebie książkę. Mówił, że kiedyś tu przyjdziesz. Kto to był? Nie przedstawił się. Ale książka ma czerwoną okładkę, to pamiętam. Na pewno jej nie sprzedałem. No dobrze, poszukam jej. A może resztę książek też byś przejrzał? Interesuje mnie tylko ta jedna.
Wesołe przygody Muriel, pięknej łotrzycy, uciesznymi rycinami opatrzone. Czy raki jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. Mój manifest. To pewnie ta. W środku jest jakiś list. Moribunda, ostatnia podobizna wampira. Zapraszam. Co tam masz? Bywaj. Dzień jak dzień. Ludzie, poratujcie, chory jestem, nabity. No, zdrowy, konieczne, cały dzień na gościńcu, a teraz... Masz białe jak syn monacha. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Potrzebuję twojej pomocy w Kermore. Przywiozę tam Ciri, a dziki Gon zjawi się pewnie niedługo potem. Nie odwróciłeś się ode mnie, gdy byłem w potrzebie i zamierzam odpłacić się tym samym. Dzięki. Twoje umiejętności bardzo nam się przydadzą. Zastanowię się, czy brać ze sobą Wes. W każdym razie do zobaczenia w Kermore. I wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Garen Vathen, Vathen. Mire detre. Wasza cesarska mość. Wiedźminie, co cię sprowadza? Udało mi się ustalić, gdzie jest Ciri. Nareszcie. Już zaczynałem wątpić, czy dobrze zrobiłem, zwracając się do ciebie. Przywieź ją niezwłocznie.
Ścigają dziki gon. Bezpieczna będzie tylko w Kermoren. To nie była propozycja, tylko polecenie. Potrafię bronić własnej córki. Wątpię. Dziki gon to nie temerscy tarczownicy albo łucznicy z Lyrii. Wydanie mu bitwy tutaj naraziłoby całą Wizimę. Setki niewinnych istnień. Kermoren jest na odludziu. I tam twoje wojsko bardziej by nam pomogło. Zgoda. Poślę z tobą chorągiew, ale mam warunek. Dowodził będzie generał Vorkis. Nie mogę się na to zgodzić. A ja nie oddam wojska pod dowództwo Wiedźminowi. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Wybacz, wasza wysokość, że zająłem twój czas. Przyprowadź mi Ciri. Tak, o ile się zgodzi. Gwenar, Tvegledyven, Eseten, Vatherm, Geralt. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Moja mała Norgo... Nie odcięć już duchę postrojącego. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Uciąłeś? Taki łeb olbrzyma nad kominkiem. Cud, ten torz był chyba nie. Proszę, proszę. Geralt, zabójca lodowego. Matka, patrz, kto idzie! Jak chodzisz? Ała! Proszę ze mną, ma pije? No kto? Miotkiem ci już dupę posmarowali? Co, bohaterze? Ciekawi, to sobie można najwyżej w zębach poszukać. Wielady jesteś. To jest też przynajmniej. Nie wkurwiam. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła. Przetopisz to ostrze i wykujesz na nowo. Miecz ma ciągnąć, nieładnie. To jest Skellige! Dla przyjaciół mamy serce, a dla wrogów. Witaj, Biały Wilku. Spodziewałem się, że tu zajrzysz. Ba, pewny byłem. Tak? Wszyscy wiedzą, że najlepiej zaopatrzona zbrojownia na całym Skellige mieści się właśnie tu, w zamku Ker Trolde. Chętnie się o tym przekonam. Obejrzyj wszystko dokładnie i nie śpiesz się. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał.
Bywaj. Naszego Hjalmara przykładnie. Ale Giganta powali. Ciągną tacy z kontynentu. Oho! Jest graba. Sur, ten torz był chyba nieświeży. Wasza królewska mość, czy zechcesz zamienić ze mną słowo? Geralt, daj spokój. Jestem tą samą dziewczyną, co wcześniej. Poza tytułem nic się nie zmieniło. Mam delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał ci o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, dziki gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kaer Morhen i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Ja nie mogę teraz opuścić wysp, ale dam ci mojego najlepszego wojownika. Hjalmara. Zgodzi się? O, na pewno. I jeszcze ucieszy. Przecież go znasz. Fakt. Dziękuję. Mam nadzieję, że przyda wam się jego pomoc. Powodzenia. Co tam, Geralt? Dziki gon szykuje się do ataku na Kaer Morhen. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ancreid nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. Dobór twój nigdy nie będzie. Nie było miejsca w Drakarze. Już nie pierwszy raz o tym słyszę. Hendal czuwa. No i jak jeden poszedł szukać, to im się ptaszek wyrwał. Tam go pilnowali. Ależ kurwa, niezłe. Coraz większe dziwolągi tu przywiewa. Powiem ci, Geralt, że po tym jak wspólnie z Hjalmarem pokonaliście lodowego giganta, jesteś dla mnie jak jeden z nas. Wyglądam na mieszkańca Skellige? Masz serce, Ancreid. To dość delikatna sprawa. Chcę cię prosić o wielką przysługę. Mów, przyjacielu. Wiem, gdzie jest Ciri, ale wiem też, że kiedy do niej dotrę, dziki gon natychmiast się o tym dowie. Będą nas ścigać. Zaatakują nas. A my będziemy musieli odpowiedzieć siłą. Mogę na ciebie liczyć? Najpierw czarni, teraz upiory. Cóż co robić? Przywieź ją tutaj, a wydamy im bitwę. Nie mogę narażać twoich ludzi. W grę wchodzi tylko Kaer Morhen. Kaer Morhen jest setki mil stąd. Przeprawa wojska zajęłaby tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że odsłoniłbym wyspy na ciosy Nilfgaardu. Geralt, wybacz, ale nie mogę tego zrobić. Rozumiem. W takim razie nie zabieram ci czasu. Bywaj. Zaczekaj! Nie zostawię cię tak całkiem bez pomocy. Chodź ze mną. Piękna robota. Masz zdolnego kowala. Nie ja, król Erlend Ancreid.
Erlend Kamienna Pięść? Czyli to jest ostrze zimy? Myślałem, że nie istnieje. Kuty w Mahakamie, hartowany w smoczym ogniu, należał do rodu Ankhreit od stuleci. A teraz należy do ciebie. Dzięki. Wiem, że to dla ciebie niełatwe i tym bardziej doceniam. Niech ci dobrze służy. Poślij te upiory tam, skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj. Idziemy później coś chlapnąć do tawerny? Nie wiem. Miecze na plecach dawać. Uważa! Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. O, nowe kłopoty. Naszego Hjalmara przykład wiesz. Giganta powaja. Takimi mieczykami to sobie można najwyżej w zębach podrywać. Dobry, to jest. Pogadza się. Możemy porozmawiać? Dziki Gon niedługo zaatakuje Kaer Morhen. Potrzebuje twojej pomocy. Dziki Gon? Jesteś tego pewien? Czyli znalazłeś Ciri? Wiem, gdzie jej szukać. I wiem, że gdy ją znajdę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Rozumiem. Zaraz zacznę się pakować i najdalej jutro ruszam w drogę. Dziękuję. Nie masz za co. Wychowywałem tę dziewczynę i nadal jestem za nią odpowiedzialny. Do zobaczenia w Kaer Morhen. Powietrze ciężkie od żywicy. Jarlowie szykują na wyglądarza. Czy oni wiedzą, ile rośnie trzysk? Że jak setną wszystkie, to dwa pokolenia będą czekać.